Także witam wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym odcinku, z tej strony oczywiście mnie, tak ja was witam, oczywiście ze serii Połowa Złamanego Grosza, jest to widzowie już szósty odcinek. Na początku tego materiału standardowo proszę o zostawienie oczywiście łapki w górę pod dzisiejszym materiałem. Także mam nadzieję, że oczywiście szczelisz łapkę w górę dla zasięgu oczywiście. Subika na kanale możesz tak zostawić, bo leci mi po 40 tysięcy subskrypcji i myślę widzowie, że na te 40 tysięcy subskrypcji coś zrobimy specjalnego, bo to wiecie, jednak taka widzowie jest dosyć parzysta oczywiście liczba, więc pomyślałem, że coś oczywiście z tej okazji będzie jakiś możliwy specjal, także zostaw oczywiście subika na kanale. Nie zapomnij oczywiście także odwiedzić Instagrama, link masz oczywiście w opisie, bo lecimy tam po 2000 oczywiście obserwujących. Wczoraj wleciała widzowie generalnie nowa fotka oczywiście na Instagramie, także lecimy tam po 300 łapek, także wbijaj oczywiście, link masz w opisie. Zapraszam Cię na grupę na Facebooku Szwagry Pipcie, link masz podany oczywiście w opisie. I nie zapomnij dzisiaj napisać hashtagu dzisiejszego filmu w komentarzu oczywiście, a hashtagiem dzisiejszego filmu nie będę hashtag sarny, ja ci przypnę serduszko i jakoś się dogadamy. A teraz oczywiście zapraszam do dzisiejszego filmu. Co generalnie w dzisiejszym odcinku mamy w planach do zrobienia? Więc tak, w dzisiejszym odcinku jest w planach tak, odebranie oczywiście prasy. Po waszych komentarzach. Ty, tak naprawdę, dobra widzowie, bo nie będę was widzowie kłamać, bo jest sytuacja taka, że tak szczerze, jeżeli mam widzowie, mam odpowiedź tak widzowie szczerze na odcinku, to sytuacja jest generalnie taka, że nawet nie przeczytałem ani jednego komentarza od was pod tym filmem, więc będę musiał widzowie tak na szybko to teraz widzowie luknąć, ale widzę, z tego co ja widzę widzowie, posypało się strasznie dużo w komentarze jedynka, czyli z tego co ja pamiętam jedynka to prawdopodobnie była Sipma oczywiście ta słynna Andrzeja Splutecz, tak? Czyli widzowie Sipma oczywiście Sipma, nasza polska. Więc widzę tak, jest mega widzowie dużo. Ciekawe widzowie, czy będzie na przykład widzieć to w telefonie. O, jest bardzo dużo jedynek w sumie. O, wszędzie są jedynki tak naprawdę. Także widzowie, wybraliście ogólnie widzowie prasę Sipmę, więc w dzisiejszym odcinku widzowie generalnie tak jak mówię, skończymy sobie generalnie tak jak mówię. Powtarzam się widzowie generalnie już chyba czwarty lub piąty raz, ale dobra, tak jak mówię, w dzisiejszym odcinku zajmiemy się tak, przecząsanie oczywiście, dokańczanie, ogólnie tej łąki, którą żeśmy oczywiście robili na poprzednim odcinku. Później tak jak mówię, jedziemy oczywiście odebrać swój nowy towar, swój nowy nabytek na tym gospodarstwie, czyli oczywiście tą prasę Sipmę, oczywiście, którą żeście sami wybrali, bo tak ogólnie wyszło w komentarzach, no tak żeście sami chcieli, także takiego żeście wyboru dokonali, to ja w sumie widzę, nie wybierałem, dokonywałem wyboru, bo jak dobrze wiecie, ten poprzedni odcinek miał za zadanie ogólnie był takim odcinkiem, gdzie wy, jako widzowie, decydujecie, jaka ta prasa ma być na serii. Także jakby co, to ja w sumie nie głosowałem za tym, tylko ja wam generalnie nagrałem odcinek i pokazałem, co tak naprawdę jest w ofercie i które prasy tak naprawdę mogą się pojawić na serii, a waszym oczywiście takim końcowym wisienką na torcie miała być właśnie tutaj zagłosowanie wyborem, zagłosowanie odpowiedź po prostu w komentarzach, które po prostu prasy byście chcieli na tej serii. Także mam nadzieję, że wszystko wyjaśniłem tak jak to powinno być. Mówię, zajmiemy się tym w dzisiejszym odcinku przeczesaniem. Pomyślałem sobie widzowie, że moglibyśmy zahaczyć lekko prawo oczywiście jeszcze łąkę. Nie tak dużo, bo to wiecie, bo to łąka jest jednak troszeczkę duża, ale tamten pasek na długość do końca można byłoby tak fajnie na równo zrobić i wtedy dopiero pachać widzowie oczywiście po prasę, a w kolejnym odcinku zajmiemy się już zgrabianiem oczywiście 30 i fajnymi, ładnymi polskimi oczywiście prasowaniem i oczywiście polskimi sianokosami, także myślę, że to fajnie wyjdzie. Łapkę w górę oczywiście szczelić pod dzisiejszym filmem, także mam nadzieję, że oczywiście zostawisz, a naprawdę będzie elegancko, ja będę zadowolony, też będę zadowolony oczywiście z fajnych filmów. I teraz tak jak mówiłem, zahaczymy sobie widzowie tutaj generalnie jeszcze tutaj tą łąkę po prawej stronie, co mamy. Dokładnie właśnie tutaj to sobie zahaczymy jeszcze, o. Dobra, elegancko, także dokończymy widzowie sobie jeszcze tutaj to poletko. No ten ogólnie na wzdłuż ten pas, wiecie, to co jest po prawej stronie na równo, żeby właśnie wyrównać razem z tym paskiem, nie? Tamto po lewej zostawiamy oczywiście na live streama, także na spokojnie tamto się ogarnie. I także oczywiście myślę, że i teraz robimy tak, że to pole, które mam aktualnie tutaj, będzie prasowane oraz zgrabiane już na odcinku, a tamto oczywiście, które było teraz przed chwilą robione, będzie robione na live. Dlaczego tak? Bo po prostu już jest drugi odcinek, gdzie na tej samej łące tak naprawdę robimy dwie rzeczy, nie? Bo kosiliśmy
A to sobie ustawiliśmy na live'ach, gdyby ten kto był w sumie, no to ten dobrze wie, że właśnie tą łąkę robiliśmy na live'ie, a na, nie na odcinku, więc teraz pozamieniamy oczywiście generalnie role, żeby się odmieniły i po prostu będziemy tą łąkę robić na odcinku wraz z grabianiem, z prasowaniem, no i myślę, że z włożeniem bel, tylko trzeba będzie widzowie kupić iglicę, co jest widzowie tematem na razie takim... No najważniejszym w sumie, tak naprawdę, bo trzeba widzowie iglicę, żeby... Bo jak nie będzie iglicy, no to tak naprawdę widzowie nie będziemy w stanie załadować tych belek, bo no tak naprawdę czym? A tura w sumie nie chce mi się kupować, znaczy się montować generalnie, bo nie chcę, żeby 30 miała tura, bo nie będzie, widzowie, to mi się ogólnie już podobało. Aczkolwiek w sumie może i tak by to źle nie wyglądało, więc w sumie mógłbym sobie się tutaj zastanawiać nad tą decyzją, jeśli chodzi właśnie o tego tura, także generalnie jeszcze nie wiem, ten temat generalnie zostawiam do przeanalizowania oczywiście i także w sumie widzowie zahaczę oczywiście z tekty komentarzy, także w sumie możecie widzowie wyrazić swoją także opinię, jeśli chodzi o ten temat, czy po prostu byście chcieli tego, czy byście chcieli właśnie wy może tego tura do 30, czy jednak widzowie, bo do 60 nie ma szans, do 60 na pewno odpada, więc tak, na pewno zostaje widzowie dla was tutaj sekcja komentarzy dotycząca 30, czy chcielibyście ewentualnie, żeby zamiast właśnie iglicy do 60, bo 30 to będzie miała ciężko, także 30 pójdzie pod przyczepę do złożenia belek, więc tak jak mówię, ewentualnie do 30 moglibyśmy widzowie zamontować tura, także napiszcie w komentarzu, co o tym sądzicie, a po dzisiejszym filmem już spróbuję po prostu usiąść i przeczytać generalnie te sekcje komentarzy i zobaczyć, co tam się znajduje i jako żeście generalnie wystawili opinię, czy chodzi na ten temat, i mam nadzieję, że pomożecie ogólnie z tą decyzją, bo to jednak jest taka sytuacja dosyć spontaniczna i także szybka, bo oczywiście, jak dobrze wiecie, potrzebujemy tego już na już, bo to wiecie, to jest ogólnie sprawa oczywiście na już, bo jak widzicie, po prostu sianokosy już trwają, że tak powiem, już tak naprawdę przeciążnięta ta trawa i teraz zostaje oczywiście ostatnia faza już tak naprawdę, czyli faza zgrabiania oraz prasowania, a po prasowaniu oczywiście mamy złożenie tych belek, także jak mówię, generalnie jesteśmy tak naprawdę już w 50% już na końcowej fazie, nie? Także mamy już na drugą pracy polowej, sianokosowej mamy praktycznie zrobionej, nie? Także zostaje nam, tak jak mówię, końcówka, więc jest nam tam, widzowie, teraz potrzebna już na alarm, że tak powiem, na ostatni dzwonek. Także, tak jak mówię, w komentarzu napiszcie, co o tym sądzicie. W dzisiejszym odcinku na pewno jedziemy po prasę, bo prasa oczywiście miała być wyborem, jest wyborem. Wybrali się Sipme oczywiście, także jedziemy do sąsiada po Sipme. Tylko, że prawdopodobnie tam jest brama chyba zamknięta, więc nie wiem, widzowie, jak to w sumie my to zrobimy, ale jakoś to w sumie chyba widzowie ogarniemy, także na spokojnie. I myślę, że w dzisiejszym odcinku odbierzemy oczywiście sobie prasę od naszego sąsiada. Dobra. Mamy tutaj to zrobione, tak jak mówiłem, chciałem po prostu tylko to zrobić, tamto. Reszta oczywiście łąki, co została, ta trawa po lewej stronie, zostaje oczywiście na live streama, także zapraszam bardzo serdecznie. Tą oczywiście łąkę będziemy sobie dokończali, także wszystko będzie na spokojnie i będzie to po prostu realizowane. Tu po lewej stronie, jak widzicie, mamy jeszcze tutaj oczywiście słomę, która oczywiście czeka i czeka, czeka. No, jak dobrze wiecie, czeka oczywiście na prasę, no w sumie widzowie na co innego, po prostu czeka na prasę, aż dopiero ona przyjedzie i wtedy będzie mogła po prostu widzowie zaczynać już ostre pracowanie na naszym gospodarstwie, bo jak wiecie, słoma jest i trawa, i siano oczywiście będzie do prasowania, także będzie już po prostu miała swoje dwie prace polowe, która będzie tutaj rozwijała nam seryjkę, nie? Czekajcie, bo gdzie ja z tym jadę? A dobra, postawimy sobie widzowie tego przeciąsacza tutaj, myślę, no w sumie widzowie tu tylko rzucimy. Dobra. Teraz tak, czym ja bym chciał widzowie pojechać? No myślę, że widzowie pojedziemy sobie oczywiście chyba 60, ale żeby pojechać 60, to musimy widzowie oczywiście pójść jeszcze po 30. Bo jak dobrze wiecie, 30 generalnie została tam sama na polu i biedna taka sobie tam stoi. I w każdej chwili może być jakiś złodziej, wandal i może ją ukraść. Jak widzicie, konkretny widzowie, to jest zachwaszczenie u góry, że tak powiem, także to będziemy wszystko sobie na spokojnie łorali, że tak powiem. Będziemy widzowie łorać to, bo to trzeba widzowie przemieli, przerzucić, także będziemy sobie widzowie to wszystko łorali, żeby to miało ręce i nogi generalnie, ta działka, nie pole, tylko w sumie działka jest nasza, należy, także trzeba będzie widzowie, powiem wam, że tutaj posiać prawdopodobnie chyba poplon. Bo poplonem widzowie będzie to taka sprawa, żebyśmy troszeczkę widzowie
nawieźli, tak, w sumie mogę tak powiedzieć, nawieźli generalnie to pole, żeby to pole generalnie nadawało się do uprawy czegokolwiek. Czy tam wiecie, pszenicy, czy tam naprawdę czegokolwiek. No to w sumie wiecie, to pole się nadaje na pszenicę, takie malutkie. No w sumie tak naprawdę widzę, jakby tak, nie wiem, nawieź tak, ja wiem, tak kurde, tutaj z tych... Dwa worki, z trzy worki widzowie nawozu. To to może widzowie tutaj by z tego wykosić, tak ja wiem. Z ponad pół tony. No tak plus minus, tak chyba obstawiam gdzieś widzę, jest pół tony. 700 może kila? 800? No blisko, blisko tego. Tony zboża może byśmy to widzowie wykosili. No ale to mi się widzowie nie widzi, żeby był tysiak, także... Blisko coś 500 kila, 600-700 obstawiam, nie? Jakbyśmy tak dobrze nawieźli oczywiście, nie? Nie mówię, że to zaorać i poplądać i zasiać i tyle, nie? Także tu widzę, trzeba zaorać, poplądać, nawóz, oprysk i wtedy może widzę, byłby blisko około 1000 kila, nie? Czyli tak zwanej tony pszenicy. Dobra, bo ja się tutaj troszeczkę rozgadałem. Kurwa, mamy 11 minut odcinka, także... No dosyć masno fest, no powiem, bo ja mam wrażenie, że dosyć dużo gadam. Jeśli chodzi generalnie o te tematy, na YouTubie tylko dużo gadam. Bo w realu to wygląda troszeczkę inaczej, że tak powiem. A co tu się cholera jasna wydarzyła? Czyżby po prostu widzowie ręczny puścił i nie wytrzymał oczywiście we farze? I cholera jasna uderzył mi ten, w tym tutaj ten murek? Czyż kombajn znajdował się tutaj, a znajduje się tutaj. Cholera jasna, widzowie, prawdopodobnie hamulec ręcznie nie wytrzymał. I z tego co ja widzę, widzowie, far uderzył tutaj w murek. Betonowy, ale ja się pytam, gdzie jest header? O, cholera jasna, widzowie, cały header się przywrócił. Czyli ten header się, widzowie, odczepił, cholera jasna. Jak to w ogóle do tego doszło, że ten, widzowie, tutaj header przeleciał na drugą stronę? Czyżby prosto, widzowie, ten kombaj uderzył, widzowie, tutaj w ten beton i to prosto jakoś wyskoczyło? Nie mam pojęcia, wam powiem, ale widzowie, no jestem w szoku, bo nie wiem skąd tutaj się, widzowie, ten kombaj znalazł, ale przecież ręczny miałem zaciągnięty. Czekajcie, generalnie sprawdzę. No jest zaciągnięty, cholera jasna, także widzowie nie rozumiem o co tu chodzi, dlaczego widzowie tutaj po prostu ten ręczny nie wytrzymał ten hamulec i kombaj nam widzowie zjechał z górki tak naprawdę, zobaczcie co się wydarzyło. No kombaj po prostu widzowie zjechał z górki i kombaj uderzył nam widzowie w betonowy oczywiście mur, który tutaj właśnie mamy, który mamy za ogrodzone gospodarstwo, nie? Także taka sytuacja, cały header się widzowie generalnie przerzucił, przewrócił się, to jak wy możecie zauważyć. No powiem wam, widzowie, niefajna sytuacja się na dzisiejszym odcinku wydarzyła. Powiem wam, że jestem dosyć w szoku, co to się wydarzyło. No ale dobra, trzeba będzie widzowie jakoś po prostu zdwinąć ten sprzęt. Ale dobra, tak jak mówię, najpierw pojedziemy sobie widzowie odebrać te prace. Ja jestem widzowie totalnie w szoku, co to się wydarzyło. Możecie widzowie napisać sobie drugi tutaj komentarz z hashtagiem dzisiejszego filmu. Napiszcie hashtag ręczny. Ja ci przypnąłem generalnie sorduszko po dzisiejszym filmem. No jestem widzowie w szoku, no kombaj po prostu widzowie zjechał nam z górki. Nie wytrzymał po prostu ręczny, hamulec ręczny i kurde i tutaj... Dobrze, widzowie, w sumie widzowie się tak naprawdę nic nie stało, bo murek jest w całości, a kombaj też w sumie, tylko że nie wiem w sumie widzowie jak będzie z headerem, z tą żniwiarką, czy ten żniwiarka będzie się widzowie nadawała do koszenia, czy czasem widzowie tam coś się nie stało w tych trybach wszystkich, czy coś tam się nie opurywało, bo paski tego te widzowie w sumie jest w porządku, tak jak było, tylko mówię, że coś tam, jak się wiecie, jakieś zębatki czy tam koło się zapasowe, koło pasowe, się dziś, widzowie, gdzieś tam powykrzywiało, czy tam nakrzywiało, to jak dobrze wiecie, te łożyska, wszystko będzie po prostu, widzowie, do wymiany, a jak będzie do wymiany, to tak naprawdę, widzowie, nie wiem, jaki koszt wyjdzie tego wszystkiego, czy będzie nam się, widzowie, to opłacało, ale miejmy, widzowie, nadzieję, że po prostu wszystko jest w porządku i nic się nie stało w sumie w tym kombajnem, nie? A bardziej z tym headerem, nie? Bo sytuacja, powiem wam, w dzisiejszym odcinku, widzowie, wydarzyła się taka nie za fajna, bo, no, nie wiem, w sumie, widzowie, jak doszło do tej sytuacji. Nie mam pojęcia, także dosyć ciekawie. Koguty czy tam halogeny sobie załączymy, oczywiście światła, te takie z przodu na masę, które mamy, to możemy oczywiście sobie je użyć. A dlaczego w sumie nie? Jeżeli mamy, posiadamy, to jak najbardziej możemy oczywiście użyć. Dobra, i mamy prasę oczywiście tutaj. Tak jak mówiłem, generalnie brama jest zamknięta, ale ja oczywiście z grzecznością pozwolę otworzyć bramę. I oczywiście, widzowie, jest prasa zapłacona, oczywiście kupiona, także, widzowie, ja zabieram oczywiście sprzęcik od sąsiadika i będę sobie ją, oczywiście, pracował na moim
wspólnym skriptem, oczywiście gospodarstwie. Także myślę, że będzie na dobra. Zobaczcie, praca generalnie, jeśli chodzi o 3PK, prezentuje się tak. No nie jest tak naprawdę źle. Szczerze, mogłoby to lepiej wyglądać, bo jednak ta praca troszeczkę przeważa, jeśli chodzi o wielkość traktoru. Ale nie jest to tak aż za wiele, nie? Także w miarę to tak wygląda, nie? Że tak powiem, w miarę tak wygląda, także myślę, że to chyba da rady, myślę. No nie wiem, widzowie, no nie wiem, no mam nadzieję, że to w polu sobie da radę, bo jeżeli tutaj, widzowie, ta prasa, ten traktor nie pociągnie tej prasy, no to powiem wam, że będzie troszeczkę, ale to przypał. Będzie, widzowie, delikatny przypał, bo wtedy to ja będę potrzebował traktora. A jak nie mam pieniędzy, no to ja nic nie kupię. A jak nic nie kupię, to będę musiał poprosić chyba jakiegoś sąsiada o pomoc, żeby pracował moją prasą. Albo poprosić, żeby mi, widzowie, wypożyczył na kilka godzin traktor, dzięki którym będę mógł, widzowie, pociągnąć tą prasę, bo tak szczerze to powiem wam, że... No widzowie, powiem wam, że to tak biednie wygląda, widzowie, żeby ta 60 dała radę, oczywiście. No ale tak jak ja to w sumie, widzowie, spodziewałem się, że to tak może wyglądać. No ale widzowie, w sumie nie spodziewałem się, że to aż będzie wyglądało w takiej sytuacji, że ona naprawdę, widzowie, będzie przeważyć wielkościowo tą 60. A po prostu mi się, widzowie, tak zdaje. Nie wiem. Bo tak naprawdę, widzowie, mi się tak zdaje, że ona tak wygląda. Nie wiem. Napiszcie w sumie w komentarzu. Czekajcie, bo ja nie zgasiłem światła. Napiszcie w sumie, widzowie, w komentarzu, widzowie, jak waszym oczom to wygląda. I jakoś naprawdę damy radę, chyba, myślę. Dobra, widzowie, ja idę ogarniać tą sytuację, ten wypadek w dzisiejszym filmie, który tak naprawdę, widzowie, nie powinien tutaj zaistnieć. Nie wiem, skąd to się wydarzyło. Także łapkę dajcie w górę po dzisiejszym materiałem. Mam nadzieję, że obejrzeliście ten film do końca. Jeżeli tak, to zajebiście. Subika na kanale możecie zostawić, oczywiście, bo lecimy po 40 tysięcy subskrypcji. Także dziękuję jeszcze raz za obejrzenie. Pamiętaj o tym, co mówiłem na odcinku, żebyś po prostu swoją tam sugestię, jeśli chodzi o te sprawy, które powiedziałem na odcinku i was prosiłem, żebyście napisali w sekcji komentarzy. Także ja przeczytam. Pamiętajcie o dwóch hashtagach, które macie napisać w komentarzu. Miłego dnia wam życzę. Dzięki za obejrzenie jeszcze raz. Trzymaj się do kolejnych filmów. Także na arka.